Cześć wszystkim. Góra już się szykuje, ja już prawie gotowy. Czoko już wie, co będzie się działo. Wyjeżdżamy, ale niestety bez niego. On już czuje taki niesmak, co będzie się działo. Kilka godzin bez towarzyszy. No dobra, to do zobaczenia z trasy. 9:36, ruszyliśmy w kierunku? Czeremchy. Dokładnie tak. Przed nami cały dzień przejażdżki. O Boże. To już tutaj? O wow. O, w końcu. Będzie przyjemniej. Jednak huk jest, co? Makabryczny. No, tragedia. Aż mnie głowa rozbolała. No, mnie też. Dobrze, że już nie będzie tak. O. I tak 20 minut pokonaliśmy nieprzyjemną trasę. Patrz, jaki wielki ten znak, że w prawo zakręt. On brzmi, co? No, takiego znaku też tu nie widziałam. No, niezły, kozacki. O. Ale ładnie, co? Czuję się trochę jak tam przy granicy czeskiej. Opowiem ci może teraz historię, co ty na to? Dobrze. Uleńko. Idę sobie z czokusiem, a przede mną tam sprzeciwka idzie jakaś kobieta z dzieckiem i krzyczy. To dziecko odchodzi od niej do tyłu, co nie? Tak jakby cofa się, prawda? Nie do tyłu idąc, tylko do przodu idzie, ale w drugą kierunku niż ona. No i krzyczy: Adaś! Adaś, chodź! Adaś biegnie. Przybiega piesek do niej, patrz jaki wielki. No, patrz. Adaś przybiega do niej. A to pies. Zaraz mówi: Ignacy, chodź tu, nie będę za tobą biegała. No, taka oto historia. Nie rozumiem. Idzie sobie babka z dzieckiem. Dziecko oddala się od niej. Idąc... Że Adaś to był pies? No, bo powiedziałem to. Aha, rozumiem. Mówi: Adaś, Adaś, chodź. A ty myślałeś, że to dziecko. No, myślałem, że to dziecko. A tu przybiega pies. Ona do niego: dobry piesek, coś tam, coś tam. I zaraz: Ignacy, chodź tu. Nie będę za tobą biegała. Aha. I słuchaj dalej. Teraz jesteśmy razem, ten, już się mijamy, a Adaś biegnie za nami. Co nie? Adaś. No. I czokuś go straszy, szczekając. Hał, 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 hał. No to ten się oddala, ale coś go korci jeszcze raz. No to czegoś do niego gry, 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 gry. No to ten się oddala. Ona na to: Adaś. I podchodzi do niego, co nie? No. Ja się odwracam, bo słyszę, że ten pies coraz bliżej, jak ta babka coraz bliżej po prostu. Więc tak jakby tak ten, wiesz o co chodzi, na więcej sobie pozwala. A odwracam się, patrzę na tą kobietę, bo już słyszę, to słyszę, a patrzę, a to dziecko jej z tego wózka wypadło, no bo ona tylko je tak wsadziła, co nie? No. I on tam na kolanach i tak dalej i poznaje mnie: dziecko pani tego ucieka, a ona: Ignacy! Nie ogarnia ani jednego, ani drugiego, rozumiesz? Aha. I to: Adaś, chodź! Ignacy! Aha. No, a ja zlekceważyłem to i poszedłem. Adaś w końcu się też już tego znudził. No i wszyscy się... I tak poszedł drugą stronę niż ona. Najpierw do Ignacego pobiegła, a potem Adaś, Adaś znowu słyszałem po tele. Aha. Więc pani trochę totalnie ogar, zamiast na smyczy tego psa wziąć, dziecko za rękę cały czas trzymać, to jakiś problem widocznie miała. No. Albo tak, wiesz, losowy przypadek, że tak się, wiesz. To dzieci, to dziecko i Adaś się, wiesz. Fajna historia, co? No. To tak jak kot Kingi ma na imię Zosia. No. No tak jak nasz Olaf, no ale z naszym Olafem za dużo się człowiek nie wychodzi, więc tak. No.
Gdzie jesteśmy? W Paczuskach. Nie wiem, tak jak ja widziałam tabliczkę. A to mój nowy komin. Pokaż. Bardzo ładny, prawda? Tak. A taki oto mamy widok na przerwie. W tą stronę lepiej ze światłem niż pod. Machamy, Luśku, machamy. Widzicie tą polankę? Ula, co byś chciała tutaj? Wybudować dom. Tak, tu się Uli bardzo podoba. No jak ładne takie jeziorko. No zobacz, jakie stare chatki. Coraz więcej takich będzie. No. Jeszcze są murowane, ale tu się powoli zaczynają te rejony, o których mówiłem. Dużo tu jest takich stawów. Tak. Tankujemy się, bo dalej nie będzie stacji. Co prawda tylko 60 km przejechaliśmy. A bateria jeszcze jest, ale... Tutaj myślałem, żeby się zatankować, co nie? Ale 60 km dalej, czyli byśmy mieli 230 przejechane. Więc moglibyśmy tu nawet nie dojechać wtedy. Więc wolę tu się zatankować. Czyli zanim dojedziemy, zaparkujemy się, 10 minut będzie, to będzie 11.40. Zanim zamówimy, przyjdzie, to będzie 11.50. Więc koło 12 na to wychodzi, że posiłek będzie zjedzony. To nie taki zły czas. Na obiad. Osobiście wolałbym KFC, ale jak nie ma, no to zjem też wrapa. Ja muszę zobaczyć kupony. No i sami widzicie, mieliśmy awarię, urwało się. I tutaj mamy awaryjny plan. Plan B tak zwany. Działa, aczkolwiek muszę wzrok od drogi tego odrywać. No ale jest jak jest. Siedlce centrum prosto. Nie ma pociągu. Gdzie ten McDonald's? Bo jesteśmy chyba już w Siedlcach. Tak, już jesteśmy. McDonald's prosto. Widziałaś? Nie, ale wierzę ci. Dziękuję, że mi wierzysz. I widzisz, jak zagadałem? No, nieźle. Bo my weszliśmy od drugiej strony, gdzie wszystko jest pozamykane i nie można tak przechodzić. I głupio było tak na oczach ochroniarza przechodzić pod tymi taśmami. Więc po prostu udało się ten... On chyba na mnie trąbnął, żeby się przywitać. Chyba tak. To skinałem głową. No można i tak. A może to... Nie wiem. No, może tak. Nie wiem. Takie ładne siedlce. To są siedlce. Kto z was mieszka w Siedlcach, niech napisze komentarz. To ja nie mogę napisać super. Chyba ty sobie i tak nie piszesz. Ale wertepy po jedzeniu nie za dobrze. Ach, kurde, ja tu byłam w tym więzieniu. To tak właśnie wyglądało podobnie. Tutaj jest? Byłaś? Tutaj gdzieś? Nie, to kościół. Ale tak jakby tam chyba było zaraz przy stacji pociągu, wiesz? Aha. My przyjechaliśmy pociągiem i tylko chwilę przeszliśmy i już było. Ale nie, to jednak nie tutaj. Co tu jest? Trzymaj się. Ale narobili, co? Żwirku tu pełno. Bardzo złe rzeczy tu są. Stop. Awaryjne. Stop. Co się stało? No spadła ładowarka. Mówiłem, że może spaść. Bo zawsze wkładałem ją tam. Gdzie ten neutralny bieg? Tu. I tak bateria, widzisz, prawie cała wypadła.
Nie mam na to rozwiązania. A może mam rozwiązanie? Trzymaj. Baterią w tą stronę. Traf się. O. No, sięgnęło. Widzisz? Jest rozwiązanie. Nie wymyśliłem go tam, nie wiem czemu, przecież to taki banał. Zamienić miejscami. No ale... W którą stronę? Wszystko się odbija, nic nie widać. W prawo. O, jak w Olsztynku. Luziek. Patrz jaki ten. Identycznie. Miasto, kopiuj i wklej. No. Stawiamy miasto. Mamy jakiś dobry projekt? O, ten jest fajny. Co to jest? Olsztynek? Może być. Patrz, jakie małe. Owieczki. No. Ojo, jakie słodkie owieczki. No. No, ale niektóre takie maciupsie, co? Chciałabym mieć owieczkę. No to weźmy sobie. Oj, oj. Szeroki. No. A tu obok żniwa. Chciałabym mieć taką owieczkę od takiego niemowlaczka. Ojoj, od takiego małego złodziaczka. Tak. Ojoj, opitupy. Tak by robiła. Tak by robiła, tak. Jakiekolwiek zwierzę bym chciała mieć od takiego noworodka. Pieska, króliczka. No to miałaś króliczkę. Nie, on nie był noworodkiem. On już miał chyba z 3 miesiące. Ojojku, miałam Olafka od wieku niemowlęcego. No. Pamiętasz, jaka ta mała kulka była? No. Ładna tutaj droga się już zaczyna, taka ciekawsza. Ładny domek po prawej. No, śliczny. Piękny. Taki delikatny drewno. My w mieście żyjemy jak ludzie na wsi. Co? My żyjąc w mieście, żyjemy jakbyśmy żyli na wsi. Aha. Bo przez spory okres czasu, jak możemy, to korzystamy z takich oto warunków. Patrz, jakie stare domki. No. Biedronka i kościółek i Biedronka. Dwa najważniejsze rzeczy. My tu w lewo. Nie patrz się na takie rzeczy, tylko trzeba zawracać. Jak zawrócimy, przepuścimy ich. I spróbujemy zawrócić. O, prawie. I mamy to. Od chodnika. Patrz jak ciasno. Zaraz będzie widać jakąś panoramę chyba. Jest. Zasłonił, no nie. Byłaś kiedyś w Janowie Podlaskim? No to w końcu cię zaskoczyłem, bo tu jeszcze cię nie było. Nie. O, stacja za 1 kilometr. No fajnie. Autogaz. Nieźle. To chyba nie to. No my na gaz nie zadziałamy. To może to było jednak to. Trzeba cię zmartwić, to była tamta stacja. Aha. Bo już 1 kilometr minął. Oby nie. O, tutaj jest. To ja to chcę, bo to taki mały orlen. Mały orlenik. Mały, słodki orlenik. Takiego to jeszcze nie widział. Orlenik. Kochany taki malutki. O, za daleko jesteśmy.
Zobacz, tak wyglądał kiedyś CPN, widziałaś? Pokaż Ula i zaprezentuj, co to jest? To jest dawna stacja paliw. Tak, zwana? I co, z czego to jest się wzięło? Zobacz, tu masz Made in Poland. Tu se kręcisz, 5 litrów nalewasz. Tak się kiedyś tankowało. Tak. Nie ma klamp. Tu masz. To. Widzisz to. To teraz jest na trytytkę złapane, tak? I tak. Wtedy tu ci się nalewało i potem zlewałaś to do tego, rozumiesz? No to jeszcze raz, co tam mamy, Ula? Dawno stacja paliw. O. CPN. CPN. No to jedziemy. Jedziemy z powrotem, tak. Już koniec tej wyprawy. Najważniejsze zobaczyliśmy. Dawny CPN. Dawny CPN to był nasz cel podróży. A teraz... Ciekawy. Powrót do domu. Mówi, że ciekawe, fajna atrakcja. No. O, widzisz? Green Velo. To jest szlak Green Velo. Zatem jesteśmy na szlaku Green Velo. Już nim będziemy jechać. Dokąd Green Velo prowadzi? O, oni jadą szlakiem Green Velo, tak jak my. Wyglądają na zmachanych. Nagrywaliśmy już autostradę sudecką. Teraz nagramy Green Velo. To jest klucz programu, do którego jechaliśmy. Patrz. Green Velo prosto, Niemirów 8 Czeremcha 61. Ślicznie, co? Bociek. No na rower elektryczny nawet spoko tutaj. No, na zwykły to nie. Patrz, Green Velo. Niemirów w prawo, a w lewo Mielnik. A my w prawo. Na prom jedziemy. Na prom było w lewo. I tu było i na prom, i tu na prom. No to, jak widać, jedziemy na prom. Uleńki, nie oszukasz. Nie ma opcji. Ale my chyba nie będziemy płynąć promem. Nie wiadomo. Tutaj nie ma mostów. A my musimy gdzieś przepływać? Pierwsza słyszę. To jedna z atrakcji. Która miała być tajemnicą. Ale znaki mnie zdradziły. Dlatego potrzebna jest nam gotówka. Ile to ma kosztować? Nie mam żadnego pojęcia. Oni tak samo jak i my. Gdzie ten prom? No nie ma. Nie ma promu. No nie ma. Serio nie ma? Jak widać. To trzeba na drugie jechać. Zaraz będzie gleba. Udało się. Tymczasem naprawdę to nie ma promu. To Lipton. Przeprawa promowa. Fajnie było i minęło. No tak, na tą drugą jedziemy zatem. Tutaj w prawo? Jak widać. Green Velo tutaj prowadzi. Jakby szersza droga, więc może będzie tutaj ten prom. Może.
O, tojtojek. Oby to był motoryzacyjny prom, a nie tylko dla pieszych. Dziury, 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 ry. Co to, kolejka na prom? Idę do motocyklistów. Na to wychodzi, że tak. To chyba musimy się ustawić w kolejce. Tak? Nie. Ustawmy się tam z przodu. Czy tam mam z tyłu jechać? Chyba za wszystkimi. Ale za tymi czy za tamtymi? A ja wiem. No to zejdź. To czekaj, muszę odpiąć. No odepnij. Przepraszam, też czekacie na prom z tej strony, czy z tamtej trzeba się ustawić? Nie, motocykle wejdą z boku. Okej, dzięki. No idź, Ula, tam do przodu. No dobra. No to idź, Ula. Hejka. Tu masz kluczyk. Nie przejdę. Pa, pa, promie. Pa, pa, zobacz, prawosławny, czy jak to się nazywa ten krzyż. No i co, fajna wycieczka póki co jest? Mhm. Najbardziej gorąco mi w stopy. Mhm. Mi w pupa. Takie rozpalone. Czeremcha w prawo. Siemia tytoń, nużyć stację. My prosto. Nie bezpośrednio do czeremchy. O, widzisz? To to jest? No, serkio. No właśnie. I o tym ci mówiłem, że tu mniej więcej się tak zaczyna, rozumiesz? Drogą pylistą, drogą polną. Krówki piją z wodopoju. A jedno lizała koło. Można i tak. Dobry baniaku, daj jeszcze krople wody. Green velo w lewo. Nie ma jak to green velo zjeździć motocyklem. Babka skinęła głową. No ja na takim szutrze wolę nie odrywać rąk przez chwilę przynajmniej. No tutaj przyjemnie rowerkiem. Bo w tym lasku. Pod takim utwardzonym. No. Tutaj wyjechać, podjeżdżasz sobie szybciutko samochodem. Wyruszasz wcześniej, bo o 5 wstajesz, o 6 ruszasz. No to się... To słucham? Już widzę, jak o 6.30 nie wstaliśmy. Ale
nie wstali. Ja byłem skłonna wstać, ale widzę, ty nie wstajesz, to ja spałam dalej. Ja nie słyszałem pucika. Nawet pies nie wstał. Ale można to zrealizować w ten sposób. O 5 wstać, a wiesz o tym, że potrafię jednak wstać o 5. O 6:30 wyjechać po 1,5 godziny. Czyli jak my ruszyliśmy o 9:30, to jest 3 godziny wcześniej, więc zamiast 15 to jest się tutaj na 12, tak? No i o 12 rozpakowujesz rowery, jesz posiłek troszkę wcześniej w trasie. Potem jedziesz sobie na 3 godzinki. Masz 15 i wracasz. Masz 20. To ładna droga. No, taki to jest jak Green Velo, chociaż tam po tamtej stronie rzeki była gorsza, co? No. Trochę jak przy Opinio Górze. No. Też tam widziałem rowery na tym. Opinio Górze. Widziałem rowery na haku u kogoś. Mm-hmm. O nie! Musimy zawrócić. To jest właśnie atrakcja. To jest Garbarka Klasztor. Mm-hmm. Mały wóz bym przegapił. Może na górę wjechać i nie wolno, myślisz? Zakazu nie ma, brama otwarta. Zakaz wjazdu jest. Jednak jest. Okej, okay. Gdzie jesteśmy, kochaniutka? Klasztor Garbarek. Oto on. O wyleczenie cukrzycy, otyłości oraz zdrowie i szczęście. Bocian idzie, patrz. Zapierdziela równo. Podlecę sobie trochę, co będę szedł. No. Ładne, ładne. Dużo rowerzystów się tam zatrzymało. Dziury. Dziury. No to jakie? No. Trzymaj tą kierownicę. Już trzymam, już trzymam. Ale różnica, taka droga kontra tamta, która była, co? Nie lubię takiego znaku. Bo ostatnim razem to się skończyło szutrową drogą. No i tak to wygląda. Koniec na wierzchy, niech wytłumiczny. Super. Kilometr 67 i czeremcha raczej. Do dupy zrobione, co? Znikąd się zaczęło, znikąd się skończyło. Nie wiadomo, gdzie tu jest jeszcze równy kawałek. Ile mówiłem, że kilometrów tędy jedziemy? 1,6. No to jeszcze niecałe pół. Już widać. Tutaj dojedziemy do tego. Chyba do granicy oficjalnej, ale nie jestem pewien. Potem na Rogacze. Bo Czeremcha jest za nami, po lewej, po prawej. Za nami i w prawo, tak mi się kojarzy. Zresztą to już jest Czeremcha. Nie, sorry, Czeremcha jest tutaj po lewej. Gdzieś tutaj.
Gdzieś Czeremcha w lewo, my w prawo i potem z powrotem do Czeremchy. Mhm. Uwaga. O kurde, prawie odleciałam. Jeszcze tak nigdy nie miałam, tak mnie wybiło do góry. Że aż zobaczyłam wszystko nad twoim kaskiem. O, ja tego to nigdy nie doświadczyłam. No to dobrze, że jesteś. Aż tyłek mi się tak wysył. Jak na trampolinie. Dobra, pytanie Ula do ciebie, czy nie zawracamy się i nie jedziemy już w kierunku domu? Bo nie wiem, ile do tego miejscowości tam jest. Bo to zwykła miejscowość, co nie? No. A powiem ci. To jest zwykła miejscowość, która kończy się, jest dom, szuterek po środku. I koniec i jest granica, taki pas. Taki no to jakiś... jedźmy. Aha. Patrz jaka starowinka. No. Powiedziała nam dzień dobry. Skąd wiedziałaś? No bo widziałam głową i po ruchu ust. Aha. Taka miła, co? To jest tutaj, ta miejscowość. No widzisz, jak bliziutko było. No. Już nie chciałem ciebie przeciągać, rozumiesz, bo nie wiem, czy to dla ciebie atrakcyjne, czy nie. Białoruś 600 metrów, był taki znak. I taka fajna babuszka na rysie. Nawet nie widziałem. Matrioszka. Tutaj ktoś ma domek, widzisz? Mhm. No, fajne. I tu masz takie, widzisz, drut kolczasty. Schodzę. No czekaj chwilę. O. I tutaj masz drut kolczasty, widzisz, ławeczkę. A tutaj masz ten, taką maszynę, która sprawdza, czy jesteś, czy cię nie ma. No by cię pewnie jakoś wychwyciło, dało im cynk i by cię zaraz szukali. No i chciałem ci pokazać, że tu są domy. O tu pyk i już koniec państwa. Jesteśmy przy granicy polsko-białoruskiej. Nie do tej Czeremchy. Nie ma napisane. O, pociąg. No. Takim jechałeś z Mateuszem? Nie. O, Czeremcha. To fajny pociąg. Chyba właśnie zamykają. Ostatnim rzutem na taśmę. Tak, no. Będzie pociąg, jak fajnie. Kolejna cerkiew. To nie ma normalnych kościołów. Nie. Ale przecież założę się, że ci ludzie, co tu mieszkają, są katolikami. W większości, pewnie. To gdzie chodzą kościoły? Nie wiem. A może inne są? Tu, co tu jest? Uważaj. O, co tu jest? Parking. Namioty. Miejsce odpoczynku. Mor, miejsce odpoczynku rowerowego. Miejsce. Albo rowerzystów. O nie, jeśli tu jest szuterek, to ja tam nie chcę jechać. Ale nie, jest asfalt. Co o to? Coś przegapiłem. Że tam się... Patrz, jakie tu po lewej było. No. Wagon Ochotniczej Straży Pożarnej. Śmieszne, to są takie nagle w środku jakiegoś lasu czy pola, jakiś zabytek. No. Tu też, widzisz? Cerkiew. O Boże.
Nie narzekaj, zawsze mógł być piach. Patrz, jakie ładne domki. Ale ładny widok, co? I tak oto kończy się nasza przygoda. Jeszcze się nie kończy. No tak, ale już się oddalamy od granicy.